znajdujemy się na stoisku partnera branżowego tegorocznej wystawy zwierząt hodowlanych w Szepietowie, firma Blattin. Proszę powiedzieć przede wszystkim, co macie w swojej ofercie? Witam serdecznie. W ofercie tutaj na targach mamy dział Blattin Technika. Tutaj widzimy właśnie wozy paszowe, wentylatory i budki dla cieląt. To jest nasza oferta działu techniki oraz pasze, które firma Blattin produkuje głównie dla bydła tutaj na ten teren, czyli preparaty mlekozastępcze, premiksy, suche TMR-y, także tutaj gotowe pasze pełnoporcjowe i lizawki. Rynku już prawie 30 lat i proszę powiedzieć, jak z Pana perspektywy, z perspektywy w ogóle całej firmy, przez te niespełna 3 dekady zmieniło się podejście hodowców do żywienia zwierząt? Myślę, że w dużej mierze zmienił się profesjonalizm. Podejście do żywienia, do badania pasz. Nie są to robione już takie rzeczy, bo tak mi się wydaje, bo tak kiedyś tam robił mój ojciec. Bardziej rolnicy, hodowcy idą w badania pasz, w układanie receptur, w bilansowanie dawek dla bydła, żeby ta produkcja stawała się coraz bardziej opłacalna, ekonomiczna, przynosiła lepsze efekty dla gospodarstw. Także myślę, że ten profesjonalizm, podejście do hodowli jest takie bardziej, że tak powiem, zmienione z perspektywy lat. A co wyróżnia Waszą firmę? Naszą firmę wyróżnia to, że zawsze jesteśmy przy kliencie, zawsze służymy pomocą, radą. Także to myślę, że taki kontakt z naszymi klientami bliski jest naprawdę ważny w naszej pracy. A proszę powiedzieć, jakie produkty prezentujecie podczas tegorocznej wystawy? Jaki macie swoją taką perełkę, którą promujecie szczególnie? W tym roku jesteśmy tutaj też z nowym produktem. Jest to suchy TMR lucerne, taka pasza pełnoporcjowa dla cieląt, który jest zrobiony na takim suszu na sieczce z lucerny. To jest taki, myślę, że nowy produkt, w miarę fajny. Myślę, że tutaj znajdzie zainteresowanie u hodowców.